Prezydent Andrzej Duda powołał dwóch nowych ministrów. Na czele resortu rolnictwa i rozwoju wsi stanął rolnik, szef Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus. Funkcję ministra cyfryzacji objął dotychczasowy pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Prezydent Andrzej Duda odwołał ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka. Panie premierze, dziękuję za lata, można powiedzieć, pracy na urzędzie ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jednocześnie nominował dwóch nowych ministrów. Obejmując urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej. Dopełniamy tych konstytucyjnych działań związanych z zapewnieniem ciągłości władzy państwowej, obsady tego niezwykle ważnego stanowiska, jakim jest stanowisko ministra rolnictwa. To bardzo dobra wiadomość, myślę, dla polskich rolników i w ogóle dla naszego rynku. Dymisję Henryka Kowalczyka poprzedziły protesty rolników. Minister nie był w stanie zrealizować ustaleń Rolniczego Okrągłego Stołu z powodu działań Brukseli. Chodzi o ograniczenie napływu ukraińskiego zboża. Mimo apelu Polski i innych krajów, Komisja Europejska chce przedłużyć nieograniczony import zbóż z Ukrainy. Jest to projekt Komisji Europejskiej, więc nadal ta dyskusja trwa. Ja tylko oceniam, że szanse w tym momencie przy takim projekcie mocno zmalały. Henryk Kowalczyk oddaje resort po wdrożeniu ważnych dla rolników zmian. Udało się ograniczyć tempo likwidacji hodowli trzody chlewnej oraz zmniejszyć rozprzestrzenianie się ASF. Ministerstwo wdrożyło dotacje do ubezpieczeń upraw. Zwiększono też kwotę wolną od podatku dotyczącą sprzedaży płodów rolnych. Jest na poziomie 100 tysięcy złotych. Odchodzący minister doprowadził do końca negocjacje polskiego planu strategicznego dla europejskiej wspólnej polityki rolnej. Płatności bezpośrednie dla gospodarstw do 50 hektarów osiągają średnią europejską. Rolnicze emerytury w KRUS są tak samo waloryzowane jak te z ZUS-u, a rolnicy nie muszą już oddawać swoich gospodarstw, aby otrzymać świadczenie. Resort pod kierownictwem Henryka Kowalczyka doprowadził do utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej, która ma stabilizować rynek. Zwiększył też wsparcie dla kół gospodyń wiejskich, a w czasie kryzysu wywołanego przez wojnę uruchomił dopłaty do nawozów. To była pomoc zastosowana jako jedyna w Unii Europejskiej. Przeznaczono na ten cel 3,9 miliarda złotych. Rolnicy skorzystali z tej pomocy. Wicepremier odchodzi z resortu rolnictwa, ale nie żegna się z rządem. Zostanie szefem Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Przypomnę tylko, że do tej pory pan premier, wicepremier Kowalczyk był wiceprzewodniczącym tego gremium. Opozycja nie wierzy, że zmiana na stanowisku ministra rolnictwa przyniesie dobre efekty dla rolników. Zmiana pewnie dotyczy tylko i wyłącznie warunków gry w koalicji rządowej. Dzisiaj rządzący nie mają żadnej propozycji na rozwiązanie tego kryzysu. Robert Telus firmował piątkę przeciwko rolnikom. To Robert Telus się pod tym projektem podpisał i to pod biurem Roberta Telusa rolnicy wywalili obornik. Szansę w zmianie ministra widzi prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek. Zna się na rolnictwie. Myślę, że zwróci uwagę na te problemy, które dręczą rolników i sytuacja ze zbożem zostanie rozwiązana. Nadzieję daje polsko-ukraińskie porozumienie w sprawie eksportu zboża, które ogłosili premier Morawiecki i prezydent Zełenski. Ma być wiadome, kto i gdzie eksportuje ziarno z Ukrainy. Koordynacja w zakresie eksportu w taki sposób, aby było jasne, że określone podmioty na terenie Ukrainy są upoważnione do tego eksportu. Powołanie ministra cyfryzacji oznacza ponowne utworzenie resortu cyfryzacji. Został on zlikwidowany w 2020 roku, a jego kompetencje przeniesiono do kancelarii premiera. Sprawami cyfryzacji zajmował się Janusz Cieszyński. Teraz został konstytucyjnym ministrem odpowiedzialnym za ten obszar. Opozycja wypomina mu jednak decyzję, gdy był wiceministrem
ministrem zdrowia w trakcie pandemii. Narozrabiał bardzo mocno wtedy, kiedy był w Ministerstwie Zdrowia. Cyfryzacja w obliczu wojny jest bardzo ważna, zauważa politolog Małgorzata Molenda. Cyfryzacja jest bardzo powiązana z bezpieczeństwem, ataki hakerskie i tak dalej, które teraz widzimy ze względu na wojnę za naszymi granicami, także jest to bardzo poważny krok. Do rządu wchodzi też nowy polityk Solidarnej Polski. Piotr Ciepielucha został 6. już wiceministrem sprawiedliwości.